Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk, cześć. Sprawdzimy gamingowe, dokanałowe słuchawki Logitech G333. Co znajdziemy w opakowaniu oprócz wspomnianych wcześniej słuchawek? Mianowicie przejściówkę z jacka na USB-C, zapasowe gumki, mamy trzy rodzaje, S, M i L, instrukcja obsługi, cała papierologia wraz ze specyfikacją, no i futerał do przewożenia. Powiedzmy też kilka słów o specyfikacji technicznej tych słuchawek. Mianowicie zaczniemy od wagi. Waga samych słuchawek to 19 gramów. Dodatkowo jeśli dołożymy sobie adapter, no to będzie 25 gramów, bo sam adapter waży 6. W każdym młoteczku mamy dwa przetworniki dynamiczne 5,8 mm i 9,2 mm. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja 24 ohmy. No i jeśli chodzi o specyfikację, to by było na tyle. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Właśnie taka ładna fioletowa, moim zdaniem najładniejsza. Dodatkowo mamy jeszcze białą i czarną. Oczywiście tam one są z różnymi wstawkami. Biała jest bodajże z niebieskimi, a czarna ze srebrnymi. Pierwsze zastrzeżenie to jest krótki przewód. Myślę, że on metr ma 20. Metr 20 mniej więcej. I o ile gra się na laptopie lub gra się z frontowego gniazda, no to okej. Ale jeśli ktoś ma uszkodzone i musiałby do tyłu się podpinać do komputera i komputer stoi pod biurkiem, to może zbraknąć. Trzeba mieć to na uwadze, ale bardzo ładny jest ten przewód. Bardzo mi się podoba forma tasiemki. Nie plączący się. Dokładnie tak. No i jakiś tu mini pilocik na nim jest. Tak, na pilocie mamy najważniejsze przyciski, czyli przycisk do chociażby odbierania, odrzucania połączeń, przyciszania, podgłaszania i przewijania utworów. Dodatkowo na odwrocie znalazł się mikrofon. Mikrofon, z którym, jeśli chodzi o gry, przy PC-cie nie miałem żadnych problemów, ale przy padzie gdzieś tam już wiadomo, że jak grasz na konsoli, weźmiesz sobie pada do ręki, położysz się, uwalisz swoje brzucho, to ten mikrofon gdzieś tam będzie szurał po koszulce. No i niestety te szumy było troszeczkę słychać na słuchawkach. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Tylko taką miałem sytuację przy konsoli. No myślę, że jest to akurat bardzo możliwe. No niestety szurasz o mikrofon, no to będzie to słychać, co poradzić, ale akceptowalne, powiedzmy sobie, bo tak, normalny gracz siedzi prosto, a nie jak ty leżysz z brzuszyskiem wyżej niż głową. A ty jak leżysz? Ja nie jestem normalnym graczem. Okej, okay. Czyli cała nasza trójka po prostu leży z rozwalonym brzuszyskiem i gra sobie na konsoli. Przejdźmy wyżej. Wyżej mamy młoteczki z dwoma dynamicznymi przetwornikami, jak wspominaliśmy wcześniej. Ładnie oznaczone lewa, prawa. Na odwrocie mamy logo Logitecha, bardzo ładnie komponujące się z tymi słuchawkami. Same młoteczki wykonane z metalu. Niestety bez magnesików, chociaż w zasadzie może ich tu nie być, bo te słuchawki są bardziej słuchawkami stacjonarnymi, bym powiedział, aniżeli przenośnymi, gdzieś tam byśmy mieli sobie je zaczepiać za szyję. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to chyba w zasadzie wszystko, żeśmy powiedzieli, no może poza jackiem, bo gdzieś tam szybko przeszedłeś do pilota. Czteropinowy jack, pozłacany. Widać, że jest troszeczkę wzmocniony, więc nie powinno być żadnego problemu, jakbyśmy go gdzieś tam w kieszeni nosili, nie powinien się wyrobić ani uszkodzić. Nie mogę się do niczego przyczepić. Podobają mi się i wizualnie, i widać, że faktycznie, jak to Logitech, zawsze jakiś tam poziom jakości gwarantuje i poniżej pewnego poziomu, wysokiego zresztą, nie schodzi. Dokładnie, to samo mogę potwierdzić, bo mam w domu kolejne słuchawki Logitech, a tym razem nauszne G335. Ale o nich później. Jak się w nich gra i jak się z nich korzysta? No są to słuchawki, tak jak mówi sam Logitech, ma przetworniki gamingowe. I takie bardziej typowo stworzone do gamingu, ale nawet bym powiedział, że nie e-sportowego, a takiego bardziej casualowego. Dlaczego? Mamy tu dość dużo basu, więc no niestety te wybuchy będzie słychać i troszeczkę to przeszkadza w takich produkcjach e-sportowych jak chociażby CS, gdzie faktycznie te wybuchy troszeczkę tłumią kroki, utrudniają lokalizowanie przeciwnika kroczącego gdzieś tam niedaleko nas. Zdecydowanie mam słuchawki, które wypadają w tym lepiej. Jeśli chodzi o muzykę, no to tak jak ja mówię, zawsze słuchawki gamingowe nie służą do słuchania muzyki. Muzyka może być tylko jakimś tam przerwnikiem, umilaczem czasu i tak jest w tym przypadku. Nie ma co tu oczekiwać jakiegoś wow, jakiegoś boom, że ta muzyka będzie rewelacyjna. Muzyka wydobywająca się z tych słuchawek jest ciepła, ta barwa taka odtwarzania jest ciepła. Można ją lubić, można jej nie lubić, ale trzeba przywyknąć, jeśli chcielibyśmy słuchawki gamingowe. Jeśli chodzi o
posiedzenia dłuższe, jakieś gamingowe w nich, no to bywa różnie. Pierwszy raz spotkałem się ze słuchawkami, że gdzieś tam w tym uchu czuję dyskomfort po godzince, po półtorej godzinki i muszę te słuchawki wyjmować. Jestem dość przyzwyczajony do słuchawek dokanałowych. Już dawno przesiadłem się w ogóle praktycznie ze słuchawek naucznych, chyba że gdzieś tam dostaniemy do testów. Osobiście, prywatnie zawsze staram się korzystać ze słuchawek dokanałowych. No i w tych taki pierwszy przypadek, że po prostu uszy gdzieś tam mnie w środku bolały, musiałem robić przerwę co godzinka, półtora godzinki. Może to kwestia tych dwóch przetworników w każdej słuchawce, nie wiem. Być może, są po prostu jakieś większe, gdzieś tam troszeczkę uwierają. Ale jeśli chodzi o... Ciągle mówię, ale jeśli chodzi, jeszcze raz. Cena tych słuchaweczek to 200 zł, więc nie jest to ani mało, ani dużo, jeśli chodzi o słuchawki gamingowe, ale bym powiedział, że w tej cenie bądź troszeczkę niższe jesteśmy w stanie znaleźć słuchawki, które bardziej nadają się do gier e-sportowych, takie chociażby, które były testowane na naszym kanale, mianowicie mam je nawet dzisiaj ze sobą. Niestety uszkodziły mi się, bo te są wykonane z metalu, te z tworzywa sztucznego, no i niestety jeden haczyk mi się urwał i mam problem, bo wypadają mi gąbki. Tu mam HyperX-y, z których naprawdę jestem bardzo zadowolony. One kosztują na dzień dzisiejszy w okolicach... Kosztują na dzień dzisiejszy w okolicach 160 zł. No i naprawdę dają sobie lepiej radę w grach e-sportowych, bo lepiej słychać po prostu kroki, lepiej zlokalizować przeciwnika. Nie są tak bardzo przebasowione jak Logitechy. I jeśli miałbym w przyszłości okazję testować również jakieś słuchawki gamingowe dokanałowe, to chciałbym przy każdym tego teście, przy każdym tym teście po prostu robić jakiś tam ranking tych swoich słuchawek. W tym momencie na pierwszym miejscu są HyperX-y. Link do ich testu znajdziecie poniżej. Drugie zaszczytne miejsce zajmują w tym momencie G333. Drugie z dwóch. Jeszcze prosiłem Konrada, żeby spróbował napisać jakiś czas temu do Razera o kolejne słuchawki dokanałowe. Być może się uda je sprawdzić, no i zobaczymy, jak wtedy będzie plasował się ten ranking. No ale w takich grach, nazwijmy to casualowych, bo nic nie powiedziałeś, to jest przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie, ja korzystam do tej pory, wpinam sobie w padzika, włączam sobie Valhalla. Do konsolki na przykład. Dokładnie, no w tym momencie jest to coraz rzadziej, bo po prostu nie ma aż tyle czasu, żeby albo i siły, żeby się uwalić i pograć, tak więc z reguły wjeżdża jakiś Netflix. Ale jeśli chcemy sobie pograć w gry casualowe na konsoli czy tam na PC-cie, nie ma żadnego problemu, bardzo przyjemnie się na nich gra. No ale widzisz, HyperX-y mówisz ile? 160? 160. I może to jest właśnie ta różnica, że tu zapłacisz 300, ale 200, ci się nie rozpadną. 200. A 200 i się nie rozpadną. No bo tam jednak, no trochę przykro, prawda? Wiadomo, że to słuchawki to jest rzecz, która ma prawo się zniszczyć. No ale tu wygląda to wszystko na taką prostą konstrukcję i to z metalu, że... Ale dużo wygodniejsze były. Drugą zaletą HyperX-ów jest to, że one są inaczej wkładane. One były tak wygodne. Ale one mają ogromne silikonowe te. Co ty tu miałeś? Jak ty to wkładałeś w ucho? Bo to nie wchodzi jak zwykła pchełka, tylko po prostu naciągasz sobie w ten sposób, nic cię nie uwiera. Bardzo dobrze tłumi, jak na słuchawki douszne. A jak mikrofon w tych? Działa? Poza tym, że szumi? Jak ocierasz się o niego? Działa bez żadnego problemu. Luksus. Inni gracze, z którymi prowadzisz rozgrywkę, nie skarżą się, słyszą cię bez najmniejszego problemu, tak więc... Podobają mi się. Nie mogę nic zarzucić. Nie, pod względem wizualnym, no to zdecydowanie jedyneczka w rankingu. Jedyneczka, top. Top of the top. A z wami dzisiaj Jacon, Burzyk i Logitech G333. Lubię tę markę. Ja też.